Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony pomidorowy.pl. Witam was bardzo serdecznie w noworocznym pierwszym Let's Playu roku 2021 na moim kanale. Zagrajmy w KO Challengers. W zasadzie to dosyć śmieszna sprawa, bo ja to nagrywam 31 grudnia 2020 roku, ale wy to widzicie albo 1, albo 2 stycznia. Zobaczymy. Zobaczymy, jak ja się wyrobię oczywiście z montażem. Przed państwem KO Challengers, zrobione przez Tate Interactive, wydane przez Atari. Naciskamy sobie przycisk oczywiście startu. To jest oczywiście nasz title screen, który moim zdaniem wygląda o wiele lepiej niż zdjęcie wyspy. Więc teraz szybka synchronizacja, żeby było wszystko ok. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Mamy tutaj parę fajnych opcji, jak na przykład nowa gra, załaduj grę, multiplayer, opcje. Tutaj sobie oczywiście mamy wszystko zgłośnione. Jak najbardziej tak. Oczywiście, że chcę. I no co? Lecimy z koksem. Nowa gra. Gdzie jest ten statek? No gdzie? Czy długo będę jeszcze go szukała? Nareszcie! Jeśli chodzi o babuki, to jestem nie do zastąpienia. Mogę latać godzinami bez chwili wytchnienia. Wiem wszystko, więc każdy zrozumie, że niemądry hunter złapać mnie nie umie. O, wreszcie cię znalazła! Cicho, nie wrzeszcz, tak bo nas usłyszą. Potrzebujemy cię, tylko ty możesz nam pomóc. Podły, okrutny i zły Hunter znów zaczął porywać zwierzęta! Hunter ma swoich pomocników. Aby dotrzeć do niego, będziesz musiał najpierw zająć się nimi. Nie widzisz, papugo, że i ja potrzebuję pomocy? Niech pomyślę. Hej, gdzie lecisz? Udało się! Jestem wspaniała! Statek zaraz dopłynie. Aby iść do przodu, użyj przycisku w kierunku. Aby skoczyć, naciśnij przycisk akcji. Dukaty wskażą ci drogę. Do zobaczenia! No, i w taki oto sposób rozpoczynamy gierkę. Jakbyście się pytali, dlaczego w chwili, kiedy tutaj papuga przemawiała do KO, jak był na przykład znaczek X-u, to było mówione, że to jest przycisk akcji, albo żeby poruszać się, to trzeba użyć drążku analogowego, to było zupełnie co innego powiedziane. Otóż musicie sobie zdawać sprawę, że KO Challengers nigdy nie wyszedł w polskim dubbingu, w polskiej wersji. Tak więc skąd w takim razie masz polską wersję, Michał? Polską wersję mam dzięki mojemu dobremu, serdecznemu bratu YouTube'owemu, ponieważ to jest mój brat, w sumie wszyscy o tym wiemy. Od początku YouTube'a, kiedy ja się powiem, to chwilę później on się urodził. Pixel. I on jest odpowiedzialny za to, że polski dubbing jest w wersji PSP, która technicznie jest tylko i wyłącznie po angielsku. Czym się różni wersja PSP od wersji PC-towej? Tym, że ma dodatkowy content jak multiplayer, czy tam jeden ekskluzywny albo dwa ekskluzywne poziomy, już szczerze nie pamiętam, ale wydaje mi się, że chyba tylko jeden był, których nie było w wersji PC-towej z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego. Albo po prostu nie dodali i woleli dodać to tutaj. Tak też może być oczywiście. Więc czas na przedstawienie kontrolek. X-em, tak jak to było przedstawione, skaczę, kwadratem roluję, kółkiem mogę bić, trójkątem w sumie nic nie robię, R1 to robię coś takiego, czyli jakby mogę tak, wiecie, na boki iść sobie. O kurde, R2 sobie przyspieszam. L1 to sobie mogę oczywiście wczytać stan, a L1 mogę robić właśnie taką pozę na jacka, czyli po prostu, wiecie, tryb taki jednoosobowy. Okej, lecimy dalej z koksem, wydostaniemy się z tego statku. Niech będzie. Mroczne doki. Lokacja chyba przez wszystkich fanów Kangur Kakao bardzo dobrze znana. Niech się... Trochę się ładuje takie.
Zaraz go zaatakuję. Co to dla mnie? Dasz mi osiłek w poświe, ty opasły gamoniu. Zjeżdżaj, papugo. Gdzie razie? Ma kasę? 3000 dukatów albo spadaj. Właśnie kolejny transport zwierząt. Musisz go powstrzymać. Jedyna szansa na ratunek to dostać się na statek i uwolnić biedne zwierzaki. Potrzebujesz 3000 dukatów, aby przekupić bosmana, który wpuści cię do portu. Idź najpierw, porozmawiaj z bobrem. Zabierze cię do swego lasu, gdzie na pewno znajdziesz dukaty. Możesz się rozglądać, naciskając przycisk rozglądania się. No, tutaj mam pewne przypuszczenia, że niektóre linie dialogowe się troszeczkę różnią, jak chociażby tam tak, gdzie wszystkie zwierzaki były wprowadzone na statek Huntera, co możecie zresztą sobie porównać, bo w trakcie, kiedy tutaj rozmawiamy, ja będę wmontowywał wam sekwencję z wersji PC-towej z mojego let's playa sprzed 2 lat, bo tak, nagrywałem kiedyś Kangurka KO 2, ale nie byłem za bardzo zadowolony z tego let's playa, więc dałem go po prostu na niepubliczny. Jest on dalej dostępny w playliście, ale jest niepubliczny. Dobra. To jest osiłek, którego, że tak powiem, uwielbiałem za dzieciaka. Oj, nie ten przycisk. Uwielbiałem go bardzo za dzieciaka, ponieważ zawsze lubiłem takie złe postacie, które wzgrywały takich, wiecie, bully, czyli takich, kurde, osiłków szkolnych, którzy się znęcali nad słabszymi. I jakoś tak zawsze brakowało mi takich postaci w platformówkach. I jak na przykład była platformówka, która nie miała takiego osiłka, no to trochę dla mnie słabo było. Zresztą on będzie się cały czas powtarzał. Gdzie będzie? Ma kasę? 3000 dukatów albo spadaj! Tak, to jest tekst, który chyba wszyscy za dzieciaka znamy, lubimy, uwielbiamy, kojarzymy i tak dalej. Oczywiście nie będzie to tajemnicą, że wersję na PSP, czyli KO Challengers, będę robił na 100%. Co za tym idzie, będę zbierał wszystkie dukaty, będę zbierał wszystkie diamenciki, będę starał się po prostu maksować grę na wszelkie możliwe sposoby. Jestem ciekaw, jak mi ten ekskluzywny poziom dla tej wersji PSP pójdzie, ponieważ, no cóż, to będzie moje pierwsze starcie z tym poziomem, bo ja w KO Challengers miałem możliwość tylko raz zagrania, ale nie pamiętam, żebym przeszedł całe, więc wiem, że na pewno wersję PC-tową przeszedłem całą i wiem, że teraz dużo fanów może się na mnie rzucić, mówiąc, że dobra, Michał, co z tego, że tu masz polski dubbing? Co z tego, że masz tutaj polskie napisy i tak dalej, skoro no sorry, nagrywasz wersję na PC-ta, PSP. Spłoń w piekle, ponieważ nie jesteś prawdziwym Polakiem, ponieważ wersja na PC-ta górą. Okej, zdaję sobie z tego sprawę, sam uwielbiam wersję na PC-ta, ponieważ hashtag dzieciństwo, ale z drugiej strony musimy spojrzeć się na to z innej perspektywy, że jednak wersja na PC, tak jak to w przypadku Raymana 2 czy wielu innych popularnych produkcji, jest już po prostu przeorana, przemielona na polskim YouTube do takiego stopnia, że mi się powoli chce żygać, jak patrzę na to, że kolejna osoba zabiera się za wersję PC-tową. Oczywiście nikomu nie bronię, ale uważam, że jednak mało jest let's play z wersji na PSP. Jeszcze mniej z wersji na PS2. O GameCube'owej to już w ogóle nie wspomnę, ale jak wiadomo, wszyscy kochamy KO między innymi nie tylko za gameplay, nie tylko za wspaniałą fabułę, ale też i za polski dubbing, który może i dla niektórych być dosyć prymitywny, dosyć głupi, ale wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Dobra, w takim razie teraz patrzcie na pierwszego easter egga, albo po prostu na pierwszy taki troll. Mianowicie mamy zdjęcie KO, który jest po prostu tutaj schwytany i ma, w zasadzie może nie schwytany, ale nad jego głową pisze wanted, czyli poszukiwany. Bierzcie sobie, że tak powiem, to do serca, co tutaj jest napisane, jakkolwiek to oczywiście brzmi.
Dobra, tutaj po raz kolejny Call Wanted. Mamy tutaj pociąg, który zabierze nas oczywiście w nieznane, ale ja tam wam jeszcze nie zdradzę gdzie, ponieważ wiem gdzie, ale nie powiem, bo postaram się poprowadzić tak ten let's play, jakbyśmy pierwszy raz grali w tego Kangurka Kao. Jakbyście wy pierwszy raz oglądali, mimo że doskonale sobie pewnie zdajecie sprawę, że taka gra Kangurka Kao była już was, była już przez was ograna. I ja nie wiem, co ja dzisiaj ćpałem, że mam taką energię. What the fuck? Witaj, Kao. Właśnie na ciebie czekałem. Przejdź dobrze. Psst, musimy być ostrożni. Ktoś może nas obserwować. W naszym bobrowym lesie żyło się ostatnio istotnie. Pewnego dnia zjawił się w nim ohydny hunter. Przekupił naszego chciwego szamana, który teraz jest po jego stronie. Wraz ze swymi pomocnikami zmuszają naszych braci do niewolniczej pracy. Mam nadzieję, że zdołasz nam pomóc, a raz będzie znów szczęśliwą krainą. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Dobrze zatem. Czy chcesz wejść do lasu? Jak najbardziej tak. Chcę wejść do pierwszej lokacji w gierce, ponieważ jest to nasza oficjalnie pierwsza lokacja. I dialog między Kao a Bobrem to jest również coś, co pamiętam, uwielbiam i normalnie lufciam, jeżeli chodzi o wspomnienia z dzieciństwa. Bobrowy las, zaczynamy. Bardzo fajny loading screen, bardzo nostalgiczny swoją drogą. Piękny śpiew ptaszków tutaj nam towarzyszy. Piękna sprawa. Dobra. Idźmy w głąb lasu, bo zaraz się odpali soundtrack. A może nie soundtrack, a cutscenka w sumie. Dokładnie tak. Jest i ona. Witaj, Kao. Mam dla ciebie pierwsze zadanie. Odszukaj mojego przyjaciela, który nauczy cię rzucać szyszkami. Super! Gdzie mogę go znaleźć? Rozejrzyj się za moją chatą. W dzbanach i skrzyniach poukrywane są dukaty. Naciśnij przycisk ataku, aby je rozbić. Naciskając przycisk ataku, możesz również atakować wrogów. No, tak więc taka oto ciekawostka. Na razie dostaliśmy tutaj sekwencję tutorialową, coś o czym my doskonale wiemy. Więc Bobrze, no w tym wypadku się nie spisałeś. Cześć Bobrze! A swoją drogą, dasz mi może ten? Nie dasz mi monety? O ty skambagu jeden. Dobra, no on mi może nie da monety, ale spokojnie, następny mi da. Więc spokojna wasza rozczochrana. Rozkręca się. Odpala się nasz kochany soundtrack, a przynajmniej mój kochany soundtrack. Ten soundtrack, moi kochani, wyraża... Podnieś szyszkę i rzuć nią, naciskając przycisk rzut. Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym dalej szyszka poleci. Dzięki Bobrze, że mi się wpierdziliłeś w zdanie. Moi kochani, ten soundtrack to wyraża więcej niż 1000 słów, jeżeli chodzi o nostalgię. I mówię to całkowicie szczerze. No i oczywiście ja, jak to ja, muszę wykazać się oczywiście totalną głupotą, nie trafiając w coś, co powinienem trafić. Spokojnie, spokojnie, za dzieciaka również z tym miałem problem, ponieważ za dzieciaka byłem bardzo natarczywym dzieckiem, które chciało jak najszybciej przejść gierkę. No może nie bez przesady, nie mówmy, że chciałem jak najszybciej przejść gierkę, ale po prostu takich sekwencji jakoś nigdy w gierkach nie lubiłem. Brawo! Potrafisz już rzucać szyszkami. Na drugim brzegu leży dzwoneczek. Zabierz go, aby w razie niepowodzenia rozpocząć przygodę od tego miejsca. No, czyli tutaj sekwencja tutorialowa, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Ogólnie, jeżeli chodzi o grafikę w tej gierce, jest ona przepiękna i to się tyczy wszystkich poziomów, nawet tego ekskluzywnego poziomu. Wiadomo, no są małe deficyty graficzne, jak na przykład troszeczkę gorsze modele, ponieważ wersja PSP, a jak wiadomo, w wersji na PC-ta wszystko ładniej wygląda, bo nawet można sobie modować wersję na PC-ta, dodając sobie HD tekstury, takie wiecie, Full HD, w ogóle 4K, 4K resolution i tak dalej. Aczkolwiek
Ta grafika i tak bardzo dobrze wygląda jak na grę na PSP, to jest raz. Dwa, nie tylko grafika się liczy, ale też i gameplay, który jak najbardziej jest tutaj dobry, ponieważ cały Kangurek KO dwójeczka jest świetną produkcją i zaraz wam opowiem w ogóle historię, jak zapoznałem się z tą gierką. Naciśnij X, aby użyć beczkę i nie strasz mi KO, ponieważ ja się ciebie nie boję, bo jak to mawiają, mam w dupie naboje. Lecimy z koksem. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego ta wróżka nigdy nie kończyła swojego dialogu. Tylko zawsze jest: witaj, Kao, znalazłeś mnie. I tyle, nic więcej. No ale jak widzicie, ona nam działa jako klucz, tak więc bardzo fajnie. Musisz się przedostać na drugi brzeg. Pamiętasz, jak nauczyłeś się rzucać szyszką? Użyj tej umiejętności. Celuj w drzewo, które ścinają bobry. Musisz trafić w drzewo dwa razy. Ja tego nawet nie przywinąłem. Po prostu dialog mi się tutaj wyłączył. Ale okej, skoro tak ma być, to niech tak będzie. Dobra, bobry uciekły, bo ich przestraszyłem, bardzo dobrze. Chociaż z drugiej strony może nie do końca dobrze, ponieważ kurde, wykonywali tylko swoją pracę i nic więcej. Ale to mnie w ogóle zastanawia. Bobry przecież to są bardzo mocne zwierzaki, które mają, jak to się mówi, ostre zęby. Mogłyby normalnie swoimi zębiskami przeciąć to drzewko. Nie żebym ja się tutaj chciał czepiać. O, i zawsze oczywiście walka z tymi osami, gdzie nigdy nie potrafię oczywiście z nimi walczyć, bo zawsze muszę stracić chociażby paseczek, no może nie paseczek, ale pikselkę swojego zdrowia. Hehe, pikselkę. Zbieramy oczywiście tutaj gwiazdki z Super Mario, myślę, że to nie jest żadna tajemnica. A teraz przejdę w dynamiczny sposób do wspomnień za dzieciaka, jakie ja miałem z tą oto produkcją. Więc dawno, dawno temu w trawie, kiedy zagrywałem się w Raymana 2 na peceta oraz na Playaka 1, bo też w międzyczasie ogrywałem sobie wersję na Playaka, miałem po prostu w pewnej chwili dosyć Raymana 2, bo jednak co za dużo, to niezdrowo. I pamiętam, że na 5. urodziny, no bo 5 lat miałem wtedy, kiedy byłem w trakcie ogrywania Crasha Bandicoot 3, dostałem od mojego taty prezent w postaci KO 2 na komputer. Wtedy to w Żanie bodajże ten sklep się Żan nazywał, później oczywiście Real, a na samym końcu Auchan. I dostałem tę giereczkę, bodajże ona chodziła wtedy po 15 albo dwie dyszki, coś takiego. No i tak się zapoznałem z tą gierką. Albo to było jak miałem 5 lat, albo jak miałem 6 lat, już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. W każdym razie zakochałem się w tej gierce po pierwszych chyba dwóch poziomach. Uwielbiałem tam polski dubbing i nigdy jej za dzieciaka nie przeszedłem. Nie, przepraszam, dwa razy mi się zdarzyło, że przeszedłem tę gierkę. Później to, jak miałem lat 12-13, z jakiegoś powodu najpierw grałem, później się znudziłem i tak dalej, i tak dalej. Tak to mniej więcej wyglądało. Dobra, tutaj sobie bramę odblokowałem, więc tak, w taki oto sposób jest moja... To była właściwie moja historia, jak poznałem Kangurka KO. No. I teraz będziemy robili sobie dalej bobrowy las i zaraz wam powiem o sekwencji, która sprawiała mi problem, bo jest oczywiście takowa sekwencja. Swoją drogą, tutaj gdzie poszedłem, gdzie zebrałem oczywiście te dwa kryształki oraz dukaty, ja nigdy nie pamiętałem o tym, że było coś takiego tam, nie? O, siema ziomek. Dokładnie tak, o to chodziło. Wow. No, tak więc nigdy nie pamiętam o tamtej sekwencji. Tyle w temacie, to chciałem tyle powiedzieć. Dzięki, dzięki, jedz mi z ręki. Uwaga na piranie. Ale niech tutaj się wróżka wykaże. Chcesz się sieci, stań pod nią i naciśnij dwa razy przycisk akcji. Wykonasz podwójny skok, po którym chwycisz się sieci. Teraz wiesz, jak skakać dalej i wyżej. No, masz rację. Wiem, jak teraz skakać dalej i wyżej. Masz rację 100%. Dziękuję ci za, oczywiście, mnie tutaj sprostowanie.
Ja to dla ciekawskich nagrywam w ogóle o godzinie 17.29, czyli sporo przed Sylwestrem, ale stwierdziłem, że skoro mam chatę wolną, to czemu by nie skorzystać z okazji i nie nagrać już pierwszego let's playa noworocznego. Myślę, że to byłaby całkiem spoko sprawa. O, widzicie? Patrzcie, jak ja dobry, sprytny i tak dalej. Uwaga na kasztany. Ale one dają nam na szczęście gwiazdki, więc gitara siema. Wiem, martwy mem i tak dalej, ale ja zawsze sobie lubię tak podkreślać. Jak coś mi się udaje oczywiście zdobywać, czyli wiecie, tak zwana gitara siema. I teraz będziemy mieli następne zadanie, czyli uratować Bobra, który jest w tym oto domku, który jest na samej górze, więc lećmy do niego. Lećmy czym prędzej. Wow! Jezu, ja nie lubię takich niespodzianek. Bardzo nie lubię, jak mi bomby przed ryjem wyskakują, nie? Tutaj! Pomocy! Kao! Tutaj! No, proszę bardzo, uratowałem cię i co teraz? Będziesz grzecznie pracował? Już nie będziesz się buntował? Będziesz, kurde, grzecznym bobrem, a nie będziesz buntowniczym bobrem? Mam taką nadzieję. Tutaj sobie dzięcioł, kurde, dziędzioli. A my sobie lećmy do góry zatem. Okej, dokej. Nie mamy tutaj nic, więc... Tutaj! Pomocy! Dziękuję ci, Kao. Niedaleko stąd rośnie olbrzymia, zaczarowana roślina. Uważaj, kiedy zbliżysz się, roślina zaatakuje. Wciśnij przycisk toczenia, aby przetoczyć się pod nią. Jak będziesz blisko łodygi, zetnij ją swoim silnym ogonem. Przycisk akcji, a następnie przycisk ataku. Dobrze, dzięki za wyjaśnienie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Za dzieciaka z tą roślinką miałem właśnie między innymi problem. Nigdy nie potrafiłem z nią walczyć. Zawsze miałem taki problem, że ona po prostu mnie zjadała, nie? No i warto też ją zabić, dlatego że macie gwiazdkę za nią. Gdybyście jej nie zabili, to wiadomo, że ominęlibyście gwiazdkę, dzięki czemu nie mielibyście 100% w tym poziomie. Jeże, z tego co pamiętam, są nieśmiertelne. Tak jest, są nieśmiertelne, więc ich nawet tykać nie będziemy. I w sumie bardzo dobrze, bo osoba, która jest odpowiedzialna za to, że jest tutaj polski dubbing, prawdopodobnie by mnie ukatrupiła, gdybym jeża zaciukał. Szanujmy się, jeże są spoko. W końcu mamy takiego wspaniałego Sonika i Shadowa, czyż nie? No gdyby nie te dwie świetne postacie, no to kto wie, no. Mogłoby być słabo na naszym rynku polskim. Znaczy, jakim polskim? Na rynku growym. A na polskim swoją drogą też, bo jednak Sonic X, wiecie o co chodzi. Polski dubbing. Nie wiem w ogóle, co się ze mną stało, że mam tyle energii, kurczę pieczone. Pewnie myślę, że sam w domu jestem. Dzięki, jedz mi z ręki. Dobra, nic tutaj więcej nie mamy? No to wygląda, że nie. Aha, ja wiem, co tu jeszcze będzie. Tutaj będzie jeszcze jedna rzecz, moi kochani, wspaniali. Frajer, kurde, z martwych wstał. Ale na szczęście nie mamy tutaj już monet do zbierania. O, i serduszko sobie nadrobię. Dzięki za uwagę. Yo. I jedziemy z koksem. Ty! Ale proszę mnie tutaj drzwi otworzyć, jak ja grzecznie pukam. Wiem, że on dopiero zaraz otworzy, bo przecież zaraz cutscenka będzie. Dokładnie tak. Kao! Miło cię widzieć! Ja też cieszę się, że cię widzę!
Na łące pełnej czerwonych muchomorów znajdziesz stado borsuków, które bez przerwy depcze moje grzyby. Zagoń je proszę do norek. W jaki sposób mam to zrobić? To proste. Wskocz na mamę borsuczą, największą spośród borsuków, i kierując nią, zagoń stado. W porządku, postaram się. Bardzo ciekawa sprawa. To jest coś, co ja muszę oczywiście tutaj nadmienić, bo oczywiście hashtag teraz zrujnuje wam wszystkim dzieciństwo. Ale nie wiem, czy wiecie, w przypadku Kao, który ma dosyć taki ciekawy głos, jeżeli chodzi o postacie, to nie wiem, czy wiecie, ale aktor głosowy ma przyspieszony głos. To nie jest naturalny jego głos, to nie jest jakby dziecko lub nastolatek, który nawdychał się w tlenu z balonika czy z czegoś tam. Po prostu to jest zmodulowany głosik. A ja głupi myślałem, że to oczywiście jest naturalny głos jakiegoś tam nastolatka czy młodego dorosłego, który użył specjalnych technik, które sprawiają, że tak mu głos się zmienił. Ale no, to chciałem tyle powiedzieć. Ciekawostka jeszcze kolejna, jeżeli chodzi o wersję na PSP. Jak pamiętacie, w wersji PC-towej był ten kultowy motyw z długą szyją Kao, że Kao mógł sobie wchodzić do wody i miał tą długą szyję. Tego z jakiegoś powodu się pozbyli z wersji PSP. Nie wiem dlaczego, ale szkoda. Musisz zagonić wszystkie małe borsuki do norek. Dzięki za powiedzenie mi tego, bo ja bym się nie domyślił. Zanim ktokolwiek powie, Pomidor, ale ty żeś podszedł tam i specjalnie wcisnął ten X. No, zrobiłem tak. A co? No zrobiłem tak, ja się do tego przyznaję, dlatego że chcę, żeby ten let's play, wiecie, był taki stuprocentowo poprawny, żeby tutaj wszystkie dialogi były przez was przesłuchane. I w ogóle pozbyli się cutscenki, gdzie te borsuki jakby wchodzą do tej norki, bo pamiętam, że w wersji PC tutaj była specjalna cutscenka. Może i niepotrzebna, ale była. A tutaj tego nie ma. Szkoda trochę. No ale nie można mieć wszystkiego w tym wypadku. O, kolejny borsuk sobie tam polazł, więc jeszcze tylko dwa. I chodźcie tutaj, chodźcie grzecznie do mamusi, bo tatuś sobie grzecznie siedzi w domu i czeka, aż przyjdziecie. Jak się nie posłuchacie, to nie będzie obiadu i będziecie głodować i kurde, umrzycie sobie w lesie. A chyba tego nie chcecie, co nie? Nie chcecie chyba umrzeć. Chcecie chyba być dobrymi dziećmi, co nie? Więc słuchajcie się matki i ojca swego, bo macie tylko jedną matkę i jednego ojca. No chyba, że jesteście taką upośledzoną rodzinką i macie tam więcej tam ojców, wujków. Ja tam nie zaglądam, nie interesuje mnie to. Tyle w temacie. Dziękuję ci, Kao. Ważne, że nam borsuk... Boże, nie borsuk, Bober. Bober nam podziękował. Jarosław Boberek, dziękuję. O Jezus Maria. Ja muszę chyba więcej tego napoju pić. Co to jest za napój? Yovi Duet. Wiśnia o smaku japońskim. Patrzcie, z Japonii to jest sok. Widzicie? Audycja zawiera lokowanie produktu. Mam nadzieję, że firma, która przysłała mi ten napój, się do mnie zwróci i da mi 500 pesos w zamian za taką profesjonalną reklamę od profesjonalnego youtubera zwanego jako pomidorowy.pl. Uciekajmy! Uciekajmy! Zbliża się wielki niedźwiedź!